Cześć wszystkim, moi drodzy, czy ktoś z was pamięta, albo być może nadal chodzi do wypożyczalni filmów, aby wypożyczyć kasetę na wideo? Ja kiedyś tak robiłem, pamiętam wszystkie filmy, babcia mi wypożyczała z Arnoldem Schwarzeneggerem za wszelką cenę, Predator, Predator kontra Papaj, Papaj kontra Kapusta, kiedyś takie filmy były, a teraz mamy dostęp do internetowej wypożyczalni na wideo, bo nie tylko na wideo, będzie to Netflix, HBO Go, a także Showmax i prześledzimy sobie, która z tych ofert, która z tych platform do wypożyczania filmów jest najlepsza, a także seriali, więc zobaczymy tego sobie dzisiaj, zostańcie ze mną do końca, rozpoczynamy materiał teraz, Kinomaniak wchodzi w grę. Rozmawiajmy o tych serwisach, o których dzisiaj będzie mowa. Na początku Netflix i tak jak pewnie wam, jak i mnie wydawało się, że jest to najmłodsza platforma do wypożyczania filmów ze wszystkich. A okazuje się, że zgoła nieprawda, bo najstarsza w 97 roku powstała na początku dla regionów w Stanach Zjednoczonych, później ekspansja przeniosła się na cały świat i uważajcie, ile milionów użytkowników jest na całym świecie. 117 milionów teraz przypadło w 2018 roku, więc bardzo, bardzo dużo. Tak ta strona wygląda, schludna i czysta. Druga platforma, na której dzisiaj będziemy bazowali, to HBO Go i uważajcie, to jest jedyny kraj nasz, Polska, w której właśnie teraz jesteśmy, który po Stanach Zjednoczonych ma taką aplikację, jaką jest HBO Go, bo tylko w tych dwóch krajach obowiązuje. Tak ta strona wygląda. Tu jest troszeczkę więcej informacji, są pokazane od razu produkty, ale to zaraz będziemy oczywiście sprawdzali i na samym końcu mamy produkt, który wybitnie kojarzy się z Polską, bo tak też jest promowane, że niby jest polski, a tak de facto Showmax, bo o nim mowa, został utworzony w 2015 roku w Republice Południowej Afryki. Tyle, że w Polsce jest mega, mega promowany i tak ta właśnie strona wygląda, a HBO założony w 2010 roku, bo tego wam nie powiedziałem. Ale wiecie co, przejdźmy się teraz do pierwszej konkurencji, czyli sprawdźmy, jaką cenę trzeba zapłacić, żeby taki abonament posiadać. Niech będzie Netflix. Zacznij bezpłatny miesiąc, w takim razie my na ten tryb się właśnie przenosimy. Jak to dokładnie wygląda? Komp chodzi jak szalony. Wybierz dowolny z trzech planów, aby do końca bezpłatnego miesiąca nie będziemy naliczali opłat. No o to mi chodzi. I teraz, moi drodzy, możemy sobie wybrać pakiet, który nam najbardziej odpowiada. Pakiet podstawowy charakteryzuje się tym, że nie mamy dostępności do jakości HD ani do Ultra HD i liczba ekranów do jednoczesnego oglądania to tylko jeden. Czyli na jednym kompie możemy oglądać w telefonie bądź iPadzie. Nie możemy przenieść dwóch kont w jednym czasie, one po prostu nie mogą razem funkcjonować. Dzisiaj posłużymy się pakietem podstawowym, gdyż jest on najtańszy i właśnie na jego podstawie będziemy to wszystko robili. Dajemy kontynuuj i już chyba powinniśmy w takim razie zakładać konto. Adres e-mail oficjalny, hasło gorący delfin, tak jak wszędzie mamy, HBO Go zakładamy teraz. Dobra, wypróbuj bezpłatnie w takim razie, pyk, imię, cóż tutaj mamy? Wypróbuj bezpłatnie przez miesiąc, następnie tylko 29,90 zł miesięcznie. Aha, no dobrze, czyli mamy tutaj taniej niż w przypadku Netflixa, ale to zaraz będziemy oczywiście sprawdzali. Gdyby mi to błąszczyk chciał napisać, Boże, nawet nie wiem jak się nazywam. Tutaj ta rejestracja przebiega troszeczkę szybciej. Aha, transakcja nie, to chyba coś musiałem źle wpisać. Normalna karta debetowa niestety nie zadziałała, musiałem posiłkować się kartą kredytową. Czy zadziała? Mieli. Jest. Także widzicie, moi drodzy, karta kredytowa tylko jest obsługiwana przez HBO Go. Wypróbuj za darmo przez 14 dni, nie przez miesiąc. Od razu pierwsza różnica rzuca nam się na tapet i 19,90 zł. Dobra, wypróbujemy za darmo. I teraz zobaczymy, czy rzeczywiście zadziała z kartą normalną. Rozpocznij okres próbny. Jest! Możesz teraz cieszyć się swoim 14-dniowym OQS-em bezpłatnym, więc można jednak! Telegraficzny skrót. Netflix, pakiet podstawowy 34 zł, oferta SD, tylko jeden ekran, pierwszy miesiąc za darmo. HBO Go, pierwszy miesiąc również bezpłatnie, 29,90 zł, w tym wszystkie usługi. I na samym końcu mamy Showmax, 19,90 zł, ale za 14 dni, więc najtaniej jest. W Showmaxie, później HBO Go, później Netflix, tyle że w HBO pamiętajcie, że karta kredytowa tylko jest honorowana. Teraz przenosimy się do innej konkurencji, jaką jest oferta seriali. Ha!
przeanalizujemy sobie topową dziesiątkę. Pierwsze miejsce, Gra o Tron, możemy zobaczyć w HBO GO. Polecam serdecznie. Każdy mi mówi, że ten serial gniecie maksymalnie. Później mamy Breaking Bad. Oglądałem również tak zwany, jak on się nazywał, Heisenberg i przygody chemiczno-narkotykowe. Zobaczcie, bo też warto. Ricky and Morty nie oglądałem, nie będę się wypowiadał, natomiast te dwa seriale na Netflixie są dostępne. Kompania braci, absolutny sztos. Musicie zobaczyć ten materiał. Przede wszystkim mężczyźni, tematy wojenne. Majstersztyk, HBO GO. Sherlock też je oglądałem, ale na Netflixie jest dostępny, podejrzewam, że o przygodach detektywa Sherlocka. Narcos, a także House of Cards, wybitne pozycje, jeżeli chodzi o seriale ze srebrnego ekranu, gniotą system. Narcos opowiada historię Pablo Escobara, czyli narkotykowego bossa. Mamy 3 sezony dostępne, a także House of Cards, czyli ekscentryczny polityk w roli Kevin Spacey, Franka Underwooda, zrobi wszystko, żeby osiągnąć swoje cele. Po trupach do celu, dosłownie. Te dwa seriale, konieczne, obowiązkowe pozycje. Później mamy Peaky Blinders, obejrzałem tylko pierwszy sezon, nie porwał mnie, ale również jest dostępny na Netflix. Detektyw, pierwszy sezon obejrzany, bardzo dobry, bardzo dobra rola Matthew McConaughey'a z wybitnym akcentem I'm from America, don't believe me. Obejrzyjcie, naprawdę jest bardzo dobry, na HBO GO. I dychę zamyka Stranger Things, również na Netflixie, więc zobaczcie, że 7 seriali jest dostępnych na Netflixie, a 3 dostępne są na HBO GO. Oprócz dychy mam dla was jeszcze 3 pozycje, które ja bym wam polecił. Przede wszystkim Przyjaciele, więc zobaczmy sobie, gdzie ich można zobaczyć. Przyjaciele, tylko na Netflixie. Później mamy Rodzina Soprano. Rodzina Soprano, dostępna tylko na HBO GO. I na samym końcu mamy jeszcze jeden serial, Wikingowie, dostępny na Netflixie. A także jeszcze bym polecił wam jeszcze jeden, Dexter, który jest obecny na 3 platformach, a Miodowe Lata, mój ukochany serial, niestety na żadnej. No nic, trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Przechodzimy teraz do kolejnego aspektu. Co to będzie? Poczekajcie. Seriale były najlepsze, no to i filmy będą najlepsze. Top 10. Na pierwszym miejscu Skazani na Shawshank. Tylko zobaczymy go na Netflixie. Nietykalni. Francuskie kino śmieszne do rozpuku. HBO tylko zaproponuje nam ten film. Zielona Mila. Niestety nigdzie nie zobaczymy tego filmu. Ojciec Chrzestny na wszystkich platformach. 12 gniewnych ludzi, dramat sądowy rozgrywający się tylko w jednym pomieszczeniu. Zobaczcie, jeżeli nie widzieliście, ale na żadnej platformie tego nie ujrzycie. Forrest Gump tylko na Netflixie. Lot nad kukułczym gniazdem, genialna rola Jacka Nicholsona. Nigdzie nie zobaczymy. Ojciec Chrzestny 2 na HBO oraz na Showmaxie. Co ciekawe, na Netflixie jest pierwsza i trzecia część. Drugiej niestety nie ujęli i w tym rankingu przegrywają. Wiem, że bardzo żałują. Władca Pierścieni, Powrót Króla na Netflixie dostępne wszystkie części, na HBO i na Showmaxie niestety nie ma. I Lista Schindlera, która zamyka topową dziesiątkę, ale niestety także jej nigdzie nie zobaczymy. Ale teraz 4 propozycje, moi drodzy, jeszcze ode mnie. Pierwsza to Wyspa Tajemnic, genialny film w reżyserii Martina Scorsese'ego. Możemy zobaczyć tylko na HBO i na Showmaxie. Na Netflixie nie ma. Gwiezdne Wojny, jeżeli ktoś uwielbia tę tematykę, to na pewno będzie zainteresowany, gdzie to może zobaczyć. Na HBO, natomiast na Netflixie jest inna część, Łotr 1, nowa. Zobaczcie, jeżeli nie widzieliście. Incepcja, kiedy obraca się moneta i czy ona się obróciła, czy nie obróciła. Wiem, że was to interesuje. Dla tych, którzy nie oglądali, tylko na Netflixie możecie zobaczyć. I polski film, który serdecznie wam polecam, Dług, ale niestety na żadnej z tych platform nie zobaczycie. I teraz jakie wyniki? 6 punktów zdobył Netflix, HBO zdobyło 5 punktów, a Showmax zdobył 3 punkty. Oto idziemy do kina, czy zobaczyć film, żeby on ładnie wyglądał. Na początku Netflix, gdzie mamy jakość SD, więc zobaczcie, jak to wygląda z tej perspektywy, jakbyście oglądali z daleka. No i można powiedzieć, że ta jakość SD nie wygląda wcale źle. Moim zdaniem wygląda ona dobrze, ale rzeczywiście to nie jest jakość taka żyleta, jak to się mówi. No 4K, tak jak tutaj, oczywiście nie mają. Niestety, ale nie wygląda to źle, więc to jest zwiastun z Netflixa filmu Weselny Tydzień. Kto widział, niech powie, że dobry film. Ja go nie oglądałem. Szybko przenosimy się w takim razie na, proszę ja was,
Spidermana i tutaj niestety nie pokażę wam, jak jeżeli chodzi o zwiastun ciągły, gdyż zwiastunów HBO GO nie ma. Możemy pooglądać sobie screeny. Tak to wygląda i tutaj jest lepsza jakość. Widać, że to jest jednak to HD, przynajmniej ja to zauważam tak z bliska spoglądając. Jakbyście byli troszeczkę może oddaleni, to by było to mniej zauważalne. Niemniej jednak jakość jest bardzo dobra na tle Netflixa. Jest różnica, ale ona też nie jest jakoś showowo duża. I na samym końcu mamy przygotowany także Showmax, tutaj możemy odpalić, gdyż jest udostępniony zwiastun filmu Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Jakość jest bardzo dobra, naprawdę nie mogę się do niczego przyczepić, widać, że jest to jakość chyba najwyższych lotów i nie wiem, czy ona nie jest najlepsza spośród tych wszystkich filmów, przynajmniej takie mam wrażenie. Jakość jakością, ale teraz podsumujmy sobie całość dzisiejszego materiału i wyłonimy jednego, dwóch, a może trzech zwycięzców, zaraz się przekonamy. Netflix, Showmax, a także HBO GO, ale to nie jest ranking dzisiejszego odcinka. Krótką chwilę na temat całego materiału. Jakie daje nam korzyści Netflix? Przede wszystkim bardzo duża ilość, liczba filmów, bo to jest rzecz policzalna. Dodatkowo fajny interfejs i przede wszystkim seriale. Bogactwo seriali w tym serwisie jest naprawdę ogromne. Narcos, House of Cards i nie ma co ukrywać, te seriale naprawdę są bardzo dobrej jakości. Dodatkowo, jeżeli wzięlibyście w sobie pakiet premium i dzielicie na 4 osoby, to płacicie tylko 13 zł, bo na 4 ogólnie w platformach możecie funkcjonować w jednym czasie. Naprawdę nad tym warto się zastanowić. Showmax, przewaga polskiego kina, co jest jednocześnie plusem i jednocześnie minusem, bo kto jakie kino woli. Jakość bardzo dobra, interfejs jest niestety najsłabszy i filmy takie amerykańskie, topowe, oscarowe niestety na tej platformie nie odnajdziemy. I HBO GO, niektóre pozycje serialowe są naprawdę mocne. Gra o Tron, Pacyfik czy Kompania Braci, szczerze polecam. I filmy też najszybciej wpadają, jeżeli chodzi o te filmy kasowe, nowe, które do kin właśnie wpadły. Z mojego zestawienia chyba wygrywa... A nie, to zostawię dla siebie, bo wy wypiszcie, którzy uważacie, że najlepiej wypadli. Czy Netflix, czy Showmax, czy HBO GO. Będę bardzo ciekawy waszych opinii, a jeżeli moi drodzy wbijecie kilka tysięcy łapek w górę, to sprawdzę dla was usługę taką jak Player, TVP VOD oraz Ipla, bo też są dostępne i zobaczymy sobie, jak tam to wszystko wynika. Ja dziękuję za dzisiaj, wszystkiego dobrego, kinomaniacy, a nie tylko. Wszystkim się cześć! Dobrze, i wybierz metodę płatności. Karta płatnicza. Imię Jan Chryzostom Bach.